Mecenasem cyfrowej rekonstrukcji klasyki polskiego kina jest PKO Bank Polski. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Macuga, z krzyża, z krzyża! Ta jest to obywatelu, kapitanie! Opuszczaj linę południową! Ty! Szybko, szybko, ustawcie ich tu w kolejce. Musi być jakieś życie na osiedlu. Ja Szczupak, do wszystkich, zaciągamy sieć. Można zaczynać! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu! Pani da dwa misie. Tego rudego i tego w czerwonej czapeczce. Jem przecież. Przepraszam, że przeszkadzam. Nie, wcale nie przeszkadzasz. Misie zapakowane? Tak. Ile weszło? Jak zwykle. Wczoraj jechałem tędy. Tych domów jeszcze nie było. Tak mówicie? A gdyby tutaj staruszka przychodziła do domu starców, a tego domu wczoraj by jeszcze nie było, a dzisiaj już by był, to wy byście staruszkę przyjechali, tak? A to być może wasza matka! Jak ja mogę przejechać matkę na szosie, jak moja matka siedzi z tyłu? Halo, tu Brzoza, tu Brzoza. Źle cię słyszę. Powtarzam, powiedział, że matka siedzi z tyłu. Matka siedzi z tyłu, tak powiedział! Przede wszystkim nie popadajcie w panikę, jakiś lepszy cwaniak. Matkę po szosie wozi staruszkę, żeby nas tylko wrobić. Tak, to nam wskazuje na to, że życie stawia przed nami ciągle coś nowego. I to jest raz. A po drugie, musimy mieć jednak różne warianty. I to jest dwa. I dlatego proponuję wariant następujący. A gdyby tu było nagle przedszkole w przyszłości? A gdyby tu było przedszkole w przyszłości i wasz synek mały przechodził w przyszłości... A gdyby tu było nagle przedszkole w przyszłości i wasz synek mały tędy przychodził w przyszłości, którego jeszcze nie macie, więc nie mówcie mi, że siedzi z tyłu. Jedziecie do stolicy kraju kapitalistycznego. Który to kraj ma być może nawet tam i swoje plusy. Rozchodzi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów.
No to tradycyjnie, panowie na prawo, a panie na lewo. Ale tu narodu. No więc co to jest teren zabudowany, co? Teren zabudowany to jest minimum 3 budynki w odległości nie większej jak 15 metrów. 3, prawda. W odległości, prawda, 15 metrów, a tu jest 14. Weźcie i zmierzcie sami, jeśli nie wierzycie milicji. On wierzy, panie milicjancie, on we wszystko wierzy. Bóg mnie pokarał takim głupim chłopem. Ale 3, a nie 2. Chyba że tego tam też należy uważać za dom. To 15? Powinno być 119. 4 kilo wam brakuje. Schudłem 4 kilo. No, słowem przywozicie do kraju. 4 kilogramy obywatela mniej. Tak. A gdyby tak każdy wracał ze stratą paru kilo, byłoby nas mniej coraz. Polaków! To co mam zrobić? 60 za każdy brakujący, a wykształcenie macie jakieś? Wyższe. A przepraszam, to po 75. Tu są paszporty. Obywatel Ochucki Ryszard. Tak, to ja. Proszę za mną. Co to? Kto to zrobił? Ja. Pan? To ja się pytam, kto. Pytam się. Przecież ja... Co to jest? Paszport. Paszport? To był paszport. Był. Przynieś moją walizkę. Słuchajcie, jedziecie sami. Trenerze, jest pan odpowiedzialny za mecz, za wyjazd, za wszystko. Tak? Ale co się stało? Nic się nie stało, wszystko jest w porządku. Dawaj to. Zadzwońcie do Rady Ministrów, że zaraz tam jadę. Jak to go cofnęli? A to jak to pani nie wie? Na ministra ma iść. Dzwonili wczoraj po meczu. A skąd pani wie? Bo sama odbierałam telefon. Nikogo tu nie było i jego też nie było, bo widocznie tak go namawiali naszego ministra. Głupi by był, jakby się dał wziąć na ministra. Albo mu tu źle, gdzie mu będzie lepiej. A za Marciniaka też wziął swoje. No tak, tak, ale Marciniak, proszę pani, to się skarżył, że go orżnął. Nic nie orżnął, bo takie są stawki. I Marciniak nie jest dziecko. 300 tysięcy i mieszkanie i on jeszcze płacze. Nic mu się więcej nie należy. Mnie to prezes ma do zapłacenia 500 zł za tę szafkę, co mu przewoziłem. O, a nam to co, nie winien? Jak wtedy co szklankę stłukł? To ja mu mówię, że szklanka 4 złote kosztuje, a on ma to dobra, dobra i nie zapłaci. Właśnie. Miś. Świńska rura, nie miś. 500 złotych. 500 złotych dla mnie nie ma, a sam forsą sra. Ja chcę powiedzieć, że nasz prezes to wszystkie rozliczenia bardzo dobrze prowadzi. Jak tylko coś, że też na przykład jest komu winien, to zaraz odda. W ogóle to nigdy nic nie jest winien, bo bardzo w tych sprawach dbający. Klub prowadzi dobrze. Wiesz, wpadłam na chwileczkę po swoje meble. Słuchaj, mam nadzieję, że ci nie przeszkadzam. Pozwól, że przedstawię ci... Napijesz się czegoś? Nie, dziękuję. A ja, jeżeli pan pozwoli, z przyjemnością.
ostrożni panowie, uważajcie. We dwóch nie damy rady. Przecież jest was trzech. Miśku, pozwól jeszcze raz. To jest właśnie Władek. Strasznie przepraszam. Najmocniej strasznie przepraszam. Bardzo proszę, niechże pan minister siada. Bardzo proszę. Dajcie spokój z tym ministrem. Proszę bardzo. Stare dzieje. Jak ci na imię? Rysio. Ryszard. Ryszard. Wszystkie Ryśki to porządne chłopy. Szkoda, że musieliście się rozstać. No ale z drugiej strony... Tego kosaka... i tego Buddę. Czekaj, zaraz, jakiego Buddę? Władeczku, kosaka to bym chciała do sypialni, a tego Buddę do twojego gabinetu. Ale czekaj, chwileczkę. Bardzo cię polubiłem, chłopie. Musisz kiedyś do nas paść. Tak. Tylko zadzwoń przedtem, żebyśmy byli w domu. A to też ładne. To, no ale... A ty skąd wiedziałaś, że mnie zastaniesz? Przecież wiedziałaś, że wyjeżdżam. Przechodziliśmy po prostu i wpadliśmy. Jak to przechodziłaś? Z tragarzami? Tak, przechodziliśmy z tragarzami. Bardzo cię polubiłem, chłopie. Rosa? Madam? Na moniu bez biegu, to było manę on desykacz. Pan mówi, że... Że razem możemy korzystać z naszego konta. Pytam się, co to jest? Proszę pana, poproszę wszystkie pieniądze z naszego konta. Proszę bardzo. Hej, młody junaku, smutek zwalczy strach, może na tym piachu za 30 lat przebiegnie być może jasna, długa, prosta, szeroka jak morze, trasa łazienkowska. A tego nie rozumiem. A dlaczego być może? No, być może, bo on jeszcze tego nie wie. Dlaczego nie wie? No jak to nie wie? Ty popatrz, bracie. No, młody człowiek, chłopak, tak? Na warszawskim brzegu. I dookoła pracują jego koledzy. Ty widzisz to? Tak, teraz tak. No widzisz. I on ją zaczyna widzieć, powoli jakby, tę trasę. On ją, bracie, widzi w swoich marzeniach. I ja bym tu dawał od razu giz. Jak to, od giz? Od giz, od gitary. I w miejsce słów być może dajemy z pewnością. Uwaga! Hej, młody! Piękniś pan nam to wszystko wyśpiewał, pani Cmentarz. Ja wam zawsze wszystko wyśpiewam. No widzisz? Masz rację. Mówiłem ci. Przekonałeś mnie. Podtrzymaj. Mhm.
i z brzegiem zepnie drugi brzeg, na którym twój ojciec biegł. Pom, 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 pom. Tak? Nie przeszkadzam? Cześć, Rysiu, co jest? Już myślałam, że pani nie przyjdzie. Co miałam nie przyjść, tyle że na zachodnim wysiadłam, bo na centralnym strach jak łapią. A no, co robić? No, mówi się trudno. Rok. Najmniej rok. To jest sprawa... Tak jest, to jest... Rok. Te baby to jednak są, daj spokój. Tak wziąć i wydrzeć. Ale co można było zrobić? Nic. Nic. Chociaż, wiesz, taka myśl przychodzi mi do głowy. Nie, skąd? Posłuchaj. I dalej żadnych kartek, ja w twoim paszporcie. Byś był ze mną, wyrywać nie muszę. Żadnych kartek, ja w twoim paszporcie. Żadnych kartek, wyrywać nie muszę. Byś był ze mną, wyrywać nie muszę. Sama pani słyszała? Powiadam pani, kogoś tam namawiał, że jego ciotka przyjedzie z Londynu i pieniądze przywiezie. To on kłamał. Więc widzi pani, że on też kłamie w tych papierach na paszport, co pani u niego widziała. Rodzina za granicą nie posiada, tak napisał. A posiada, bo ciotkę ma. I to w Londynie, to za granicą jest. A forse na koncie w Londynie ma, a nie ciotkę. Rośniak jak z klubu odchodził, to mi wszystko powiedział. To mnie każe zawsze do siebie dzwonić, wtedy idiotyzmy do mnie różne gada. A to ciocia z Londynu do mnie dzwoni, się dziwi się. Patrz pan, no. Duperele różne takie, taka ciotka jego. Patrz pani, to to ciotko, to też nieprawda. Ten człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział. Panowie, na co jest? 3 dni już miało być rozebrane. Będzie rozebrane. Śniadanie kończymy i już robimy, panie kierowniku. Śniadanie to wy w domu jedzcie, bo mi tu reżyser na głowę włazi. Że dekoracja nie gotowa. Ty, co za jeden jest? Kierownik produkcji, Hofander, przyszedł z kobietą i szpanuje. No, kończ, Władziu. I robimy. Hej. Hej. Nasza gwiazda. Olu, przedstaw się panu. Aleksandra Kozeł. Ochucki Ryszard. Bardzo mi miło. Dobrze. No, co słychać, Rysiu? Powoli. Olu, idź. Zobacz, co jest dziś na obiad w bufecie. Bardzo porządna dziewczyna. Trudno. Co robić? Serio. Bardzo bym chciał, żeby się jakoś w życiu ustawiła. No więc? Janek. Wiesz, jak było. Była wojna. 5 lat wojny. 5 lat okupacji. Wiesz. 28 filmów o tym zrobiłem. Robię 29. No, to już samych filmów wiesz, jak było. Było ciężko. A przed wojną jak było? Za sanacji, proszę ciebie. 18 filmów mam o tym. Co to za brat? Gdzie on jest? Nigdzie. On jest tylko w świadomości tej mojej ciotki. Bardzo bogata, 79 lat, mieszka w Londynie. Wystarczy ci? Rodzice wysłali mojej ciotce zdjęcie. No, lekko przesadzone. Na zdjęciu było mnie dwóch, że niby nas się dwójka urodziła, bliźniaków. I ciotka przysyłała po 50 na każdego z nas. Czyli razem 100. Dla niej 50 czy 100, to wiesz, było bez różnicy. A dla nas... Janek, co ci będę dużo mówił? Nam było ciężko.
Ojciec, bracie. Przestań, bo zwariuję. Wiem, że było ciężko. 18 filmów mi było ciężko. Czego ty ode mnie chcesz? Ciotka za tydzień przyjeżdża do kraju. Pierwszy raz po 50 latach. Musi nas być dwóch braci bliźniaków i do ciebie z tym przychodzę, no. Janek, to co ciotka przywiezie dla brata jest twoje, no. Skąd ja mogę wiedzieć, ile ona przywiezie dla brata? Janek, masz ze mną złe układy? No powiedz, zagrałbyś epizod w moim filmie, potem zachorujesz. I to byłaby podstawa do poszukiwania sobowtóra na dublera. No i co, zadowolony jesteś? Rozmień sobie 5 złotych na jakieś złotówki, żebyś znów nie mówił, że ci zabrakło i nie mogę się dodzwonić. Słyszysz? No dobrze, to z panem prezesem będę rozmawiał. Telefon przyjmie jedna pani, potem podejdę ja. Wtedy zaczniesz... Jak zwykle. Jak zwykle, tylko nie spóźnij się jak zwykle. Napis sobie przygotuj, żeby ci budki nie zajęli. Po trzeciej zmianie świateł, będziesz pamiętał? Tej kartki nie zgub. No i idź już. Będę pamiętał. O, znowu idzie. Mój mąż miał przeziębiony pęcherz, to ja wiem, co to za ból. A nic nie mam przeziębione, tylko lepiej na zapas. Bo dziś mam znowu stanie przy tej cholernej budce. To człowiek namarznie jak pies. O, widzi pani? Ta sama budka, co ją w klubie mieliśmy. To zawsze można było gdzie zadzwonić czy coś. Tak, a ta świnia przeniósł ją pod dom i trzyma. A dzisiaj to co będzie? Też jako ta jego ciotka? Pewnie tak. Z Londynu będę liczył. Zjesz coś, misiu? Ciebie zjem. Wiesz, nie wiem jak to możliwe, ale bardzo cię kocham. Jak to? No, po prostu. Po prostu cię kocham. Aha, rozumiem. Proszę pana, ona nieczynna ta budka. Nawet napis był, ale jakiś obóz zdjął. Zawsze jak mnie całujesz, włączasz różowe światło. Dlaczego? Po prostu dla nastroju. Na przykład jak o czymś myślę, to zapalam niebieskie. Misiu, nie lubisz już mnie? Najbardziej nie lubię umawiać się z baranami. Jakimi baranami? Odbierz. Nie mam mnie. Halo? Będzie rozmowa międzynarodowa! Z Londynu! Proszę nie odkładać słuchawki! Misiu, Londyn do ciebie! Londyn? Znajdź mi papierosa. Halo? Ja bardzo przepraszam, panie prezesie, że tak późno dzwonię, ale budka była nieczynna, także dopiero w aptece znalazłem telefon i tam jestem. Także jeszcze raz przepraszam. Teraz będę liczył tak, jak pan prezes mi kazał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cześć, Romeczku. Co tam u ciebie? Polański. Co? Do Londynu? 82, 83, 84, 85. 86, 87, 88... Proszę pana. Czego? Proszę pana, już obliczyłem 121 osób. Czuwaj. Czekaj. Czekaj, zapiszę. 88, 89, 121. No. Dobra, to do zobaczenia. To ten polański reżyser? Oni chyba wszyscy poszaleli. Franceskiego chcą ze mnie zrobić. Tu mnie Janek do filmu namówił, teraz ten mnie tu do Londynu ciągnie. Przecież ja nie mam do tego głowy, no. Oszaleli. Jeszcze aktorkę jakąś muszę mu znaleźć. Jaką aktorkę? Partnerkę jakąś dla mnie, bo to jakaś tam taka rola, że ja tam jestem Polak z żoną, Polką w Londynie.
Ja się Janka Hofandera muszę o to spytać. On to się zna na tych aktorkach. Misiu, Misiu, nie wolno ci tego zrobić. Przecież wiesz, jaki on zazdrosny. On by mnie wtedy nie puścił. Kocham cię. Ja cię też kocham bardzo, wiesz? Ty, jednego zająca można było zostawić. He? A na cholerę. Popchnij go. Zając, gotów? Gotów. Co to za jedni? Nagonka. Dzieci do nagonki z czworaków. No to jest słuszna koncepcja. Tak jest, to jest słuszna koncepcja. Ubrać w pocięta, zdjąć buty i ogolić mi to całe towarzystwo. Ja podpisałem umowę na gajowego z wąsami. A ja ogolić się nie pozwolę. Noszę zarost od przedwojny. Obwiązać twarze szmatami, że niby dzieci zęby bolą. Dzieci wtedy nie miały opieki dentystycznej. I tak jest najlepiej. Tak jest. Obwiązać szmatami. A co to? Co to jest? To ten znajomy od Hofandera. Propozycja na dziedzica. Ochucki. Ale co on ma na sobie? No, to ewentualnie można zdjąć. O, to jest bardzo dobra koncepcja. Ona jest bardzo dobra, ta koncepcja, ale dlaczego on ma pruski mundur na sobie? Pruski, bo to jest dziedzic pruski. O. Mam napisane w scenopisie, wchodzi dziedzic pruski. Pruski, pruski, bo on się nazywa pruski. Zawsze jest pruski. Polski dziedzic. No, to mogę go przepasać po prostu. Zdjąć to! To jest profanacja! To jest polityk w twarz dla całej ekipy! Uspokój się. Przecież to jest sanacyjny dziedzic. Pamiętaj, z kim oni się wtedy kumali. A zresztą niech zdejmie. Myśliwi gotowi? Gotowi! Nagonka gotowa? Gotowa! Kamera! Łączyć! Ostatnia paróweczka hrabiego Barry Kenta 701. No i co? No i co teraz? Trzeba będzie powtórzyć. Co powtórzyć? Co powtórzyć? Ośle jeden, przecież to jest kot, zawsze ci wejdzie na drzewo. To można ściąć drzewo. Taką mam koncepcję. Od koncepcji to jestem tutaj ja, rozumiesz? Na każdą rzecz można patrzeć z dwóch stron. Jest prawda czasów, o których mówimy, i prawda ekranu, która mówi. Prasłowiańska grusza chroni w swych konarach plebejskiego uciekiniera. Zróbcie mi przebitkę zająca na gruszy. Nie, nie, zamieńcie go na psa. Zamieńcie go na psa, niech on się odszczekuje swoim prześladowcom z pańskiego dworu. Niech on nie miałczy. Wodę brzozową, można prosić? Politechnik. Dziękuję bardzo, proszę. Schabik. 300. Pojutrze będę miała poradnik speleologiczny. Poradnik spe... Co to jest? Wątróbka. Aha, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Pardon. Pani zostanie. Pani będzie jako świadek, przepraszam. Postawcie tu klocki. Tak. Drzwi. Drzwi. Pani tu sprzedaje? Słucham pana. Ten szampon sprzedała pani, tak? Zadałem pani pytanie. O, Duchem Świętym nie jestem. Jak pani śmie? Szampon do włosów. Regeneracyjny. Matka dzieciom. 30 lat małżeństwa. Moja żona. I oto, oto, co mi zostało. Co mi zostało? O, co mi zostało? Oto, oto, co mi zostało. Daj spokój, Kaziu. Cholera jasna, wal mi stąd jeden z drugim. O, będzie mi tu kłaki rozrzucał. Panie, to nie jest salon damsko-męski, to jest kiosk ruchu. Ja tu mięso mam.
Przyniosłaś wszystko? Tak, ale ja nie wiem, czy dobrze, bo ty mi dałeś formularz na paszport służbowy. A po co masz sama płacić za paszport i bilet? Lecisz na służbowy paszport jako zawodniczka klubu tęcza. Masz paszport służbowy, motylku, i sobie fruwasz po całym świecie. Nosisz stale paszport przy sobie? Pokaż, jak wyglądasz. Tak. Och, ty miśku, ty. Zdjęcia podpisałaś, do legitymacji sportowej też. Dobrze, daj mi jeszcze dowód osobisty. No, dowód. Dobra. Dwie kawy i dwie wuzetki. I co jeszcze? Dlaczego dwie kawy i dwie wuzetki? Kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego. Bijemy się o złotą patelnię. Dobrze, pani pozwoli dwa razy zestaw obowiązkowy. Szatnia też jest u nas obowiązkowa. Dobrze. Znowu zgubiłam. A nie, są. Więc słuchaj, tu masz napisane, co jest w mojej kurce. Dowód osobisty, kwestionariusz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Numerek masz 10. Cześć, zapiszę ci, żebyś wiedział. 10. Kochanie, dolej trochę więcej wody. Jakaś oklapła jestem dzisiaj. Mówię pani. Pani Wanka, pani wytrze tę szminkę, bo klient znów się będzie pieklił. Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Odbierałem. Przecież pan trzyma mój numerek w ręku. No, masz pan ten płaszcz. Ale to nie jest mój płaszcz. Bo pański numerek jest pusty, więc kolega na płaszcz sąsiedni. Jasne? Ale przecież miałem paszport, proszę pana. Dowód osobisty tej pani. Ja tam miałem papier... No pan odbierał ten płaszcz. Co? Mówił pan, dowód osobisty był, paszport, jakieś papiery. Dwie dychy dał za zgubiony numerek. Zgubiony numerek? To ja trzymam w ręku i proszę, żeby pan mi wydał płaszcz na ten numerek. Niech pan nie krzyczy na naszego pracownika. Ja tu jestem kierownikiem tej szatni. Nie mamy pańskiego płaszcza. I co pan nam zrobi? Cham się uprze i mu daj. No skąd wezmę, jak nie mam? Tu piszę, niech pan se przeczyta. Dlaczego nie wezwałeś milicji? Bo ja będę wcześniej tam u nich niż oni tam u mnie. Poczekaj tu na mnie, zaraz wracam. A ja? Przecież to mnie ukradli kurtkę, a nie tobie. Obok. Co to, przepisów nie znacie? Tak, słusznie. Jak człowieka przypisze, zapomina o regulaminie. Macie rację. No, długo jeszcze będziecie siedzieć? 15 lat, ale będę apelował. No jak załatwiłeś? Co mogłem, to załatwiłem. Misiu, 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 patrz, patrz. Patrz, odesłali mi. Co? Chyba znowu mi ukradli. Co? A nie, jest! Mój dowód. Bomba! Słuchaj, to może i mój paszport odesłali. O, Misiu, Misiu, pójdźmy zobaczyć. Jest list! Jest? Otwórz. Jest! Patrz, jacy uczciwi! Sama okładka. Znam uczciwszych. To obłęd. Dlaczego ci odesłali okładkę? Bo pewnie złodziej miał własną ładniejszą. A paszportu nie miał, to sobie wyjedzie na ten mój paszport. Ale złapią go, bo zgłosiłeś kradzież. Złapią, złapią, to. Za rok, albo i później. Romeczku, przyjazd nieaktualny. Całuję, Rysiek. Bardzo żałuję. Nie chodzi mi o mnie. Chciałem, żebyś ty zagrała u Romka. Misiu, Misiu, wymyśl coś. Ty jesteś taki mądry. Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek, Lądek Zdrój. Londyn, miasto w Anglii.
To co mi pan nic nie mówi? No mówię pani właśnie. To przecież ja muszę pójść i poszukać. Zobaczyć, gdzie to jest, cholera. Słuchaj, jasna. Depesza ukradli tobie paszport. Ukradnij komuś ty. Ja ukradnę. Gdzie jest moja herbatka? Tam stoi, na biurku. A, dziękuję. Pani Krysiu, ma pani tu zwolnienie chorobowe. Dziękuję, panie kierowniku. Za co mi pani dziękuję? Aktor nam zachorował, pan Ryszard Ochucki ma 3 tygodnie zwolnienia. Pani da do prasy ogłoszenie. Z tym zdjęciem, że szukamy dublera. A co mu jest? Cokolwiek by mu nie było, leży w łóżku. Mój Boże! Masz, oddasz to ogłoszenie jako pilne. Do gazety, z tym zdjęciem. Kiedy mnie już tu zupę nalewają. Taksówka czeka, artysta zachorował. Ja w tym wieku nie jadłam. Masz. No idź, na co czekasz? Idź! Pan jeździ w ostatniej paróweczce hrabiego Barykenta? Tak, a bo co? Bo pojedziemy. Najpierw do Wiktorii. Niech pan tu na mnie zaczeka. Muszę w końcu coś zjeść. Pire ze smalcem. Nie ma smalcu. Z Jimem są pire. Dobrze, niech będą. Proszę panią do mnie, pani podejdzie. Zaraz! Niech pani wróci tu jeszcze. Gryczano. Numerek 78, miejsce 13, stolik 3. No i co tak grzebie? Jeszcze talerz przekręci. Do widzenia. Do widzenia. Proszę. Który masz numer? 78. A ja 74, tylko w kiblu byłem. Ty, uważaj! Straszne się tu chamstwo zjeżdża z całego świata. Kasza niedogotowana. Jedziemy do redakcji. Dać ogłoszenie. Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki, proszę panią. To już dla mnie nie starczy. Słucham. Po co tu panie przyszły? No, bo my jesteśmy takie podobne do siebie. Wszyscy znajomi o tym mówią u nas w biurze. Dziękujemy, dziękujemy panią bardzo. Zadzwonimy do pań później. Nie były najlepsze. Mężczyzn samych. Tak jest, tylko mężczyzn. Tylko mężczyźni, pan proszę. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem. Jestem wesoły rowek. Mam na przedmieściu domek, a w domku wodę, światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz. Jestem wesoły rowek. Zabierzcie go stąd. I 5 otowań. Niech co, dlaczego? Ja się chciałem uzemnieć. Niech pan wyjdzie. Bon, koniec przyjęć. Odesłać wszystkich do jasnej cholery. Niech im zapłacą po południówki. Niech idą w diabły. Cholera jasna, sami dublerzy, same sobowtóry. Czort mnie podkusił z tym Ryśkiem. Cholera jasna. No i jak? Człowieku, czyś ty też zwariował? Przecież ty masz być chory. No, ty jesteś chory! Ciężko chory! 50 000 złotych ten dzień mnie kosztował.
Czy chcesz siedzieć razem ze mną? Jak ci się nudzi, to wyjedź! Na grzyby pojedź! Szlak mnie trafi. Tak jest, to jest bardzo dobra koncepcja, bardzo dobra koncepcja. Niech pan jedzie na grzyby, niech pan jedzie na grzyby, proszę was. Rysiek, przepraszam, że na ciebie nakrzyczałem. Przepraszam za te grzyby, ale chodzi o to, żebyś nie wychodził z domu. Tak, tak. Posłuchaj. Za jakie grzyby on cię przeprasza? No ale... Ale przecież ja jestem w domu. I bardzo dobrze, że jesteś w domu. Tak jest. Przyprowadź tego faceta, co tu był przed chwilą. Tak jest. No. Pani Krysiu, ten facet, co tu był, jest potrzebny. Wyszedł. Potrzebny jest. Zawołaj tu tego pana, co tu był. Ej! No lecz, no, szybciej! Zaraz odwiozą mnie do tworek. Jest ten pan, panie kierowniku. Dawać go. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek, a w domku wodę, światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz. Jestem wesoły Romek, mam na... Tam co on może wiedzieć? Wszystko może wiedzieć. Jakaś rozmowa. Wszystko. Wszystko może zrobić. Jak specjalnie dał ogłoszenie, że mnie znalazł i ostrzegł. Tak powiedział? A jak? Mówi... Zdanie. Jedź, mówi, na grzyby, bo i ja pójdę siedzieć, i ty pójdziesz Zdanie. Siedzieć. Skąd mu teraz grzyby wziąć? No. Znasz go? W życiu, pierwszy raz. Z twarzy podobny zupełnie do nikogo. Ale o co tu chodzi? O te 4 tony we wtorek? A te 12 ton zeszłego tygodnia? A te 8 ton koksu? A ten Lofix? No tak. Ten Lofix, tak. Jedźmy, jedźmy na te grzyby. Jedź! Po drodze winko kupimy, córeczka mi się urodziła, to jest okazja. Co, znowu? A tato 4 lata temu. Dziecko jest dziecko, wypić zawsze można, nie? No i jak znaczy się, ona ma na imię? Zasadniczo pobieżnie my ją nazywamy Marysia. Ale tak chcemy jej dać jakoś bardziej nowocześnie. Aha. Jest takie jedno imię, dobre dla dziewczynki. Jakie? Tradycja. Darmozjadów i matołów banda. Nikomu się nie chce za przeproszeniem siedzenia ruszyć. Ja na głowie staję, pieniądze wydaję, żeby atrakcyjne treści ogłoszenia przyciągnęły jak najwięcej osób. Zjawia się wreszcie poszukiwany dubler do filmu. A film jest najważniejszą ze sztuk. Tak jest. I tego dublera, najważniejszej ze sztuk, wypuszcza się. Widocznie przeszedł jako jedna z osób. Ile osób zgłosiło się na przegląd ogłoszenia? Daj mi dziennik. 886. Kobiety opuścić, resztę wszystkich sprawdzić. Ale jak to? Wszystkich w domu? W domu, ty lepiej głupiego nie udawaj. To trzeba będzie całą noc jeździć. Znajdziemy go, panie kierowniku. 2 noce będę jeździł, a go znajdę. Żeby mi tylko był na rano. Na rano! A ty? Hono, hono. A kto podkręci licznik? Kotłownia, słucham. Moje uszanowanie dla pani kierowniczki. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa. Proszę chwilowo o spokój, gdyż ADM do mnie dzwoni. Słucham, pani kierowniczko. Tak jest. Ale... Pani kierowniczko! Pani kierowniczko, ja to wszystko rozumiem. Ja rozumiem, że wam jest zimno. Ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Pani kierowniczko, tak jest odwieczne prawo natury. Czy ja palę? Pani kierowniczko, ja palę przez cały czas. Na okrągło. Nie, no nie ma za co. Moje uszanowanie dla pani kierowniczki. Moje uszanowanie. 2.
Jedna. Wozem jestem. No to co, panowie, walczymy czy przyglądamy się na siebie? Czekaj, podpisz to. Jutrzejszą datę, przecież to jutro rano będzie. Dobra, jest. O, pokaż. My niżej podpisani po sprawdzeniu 538 osób męskich w ciągu 14 godzin i po przejechaniu 728 km zgodnie ze stanem licznika. No. No. Według listy pod wskazanymi adresami nie stwierdzili nigdzie obecności człowieka uwidocznionego na zdjęciu. Dobrze. Podpisz. Dobrze. Na jakim zdjęciu? Znasz tego faceta? Nie. To znaczy, że podpisałeś prawdę. Babciu, ja będę za Heroda. Za młody jesteś na Heroda. A co? Herod nigdy nie był młody? Nie. O Jezu. O, dzieci, zbieraj te zabawki. Już, już. Ala, bierz kubełko. Jakie kubełko ma? No to od Wingla. Szybko leć. I korytko świniowe bierz. Szybko, dzieci. Gdzie ojciec? A, pijany śpi. To dobrze. Dobrze. Ty, stary, budź się. Budź się. Bierz siekiera. Przywieźli węgiel. Węgiel. Węgiel je wywiosę. Wojna będzie. Przed wojną tyz był. Ja jednego nie mogę zrozumieć. Za 2 tony węgla dali nam cały wóz choinek. Może im potrzebny był węgiel? Do czego? Do palenia w piecu. A choiną co? Nie można palić? Leją, leją. Nawet lepiej. Chłop, to u nas ciemny jest. ale te z filmu to mają łby do interesu. Mają. Przecież ja mówiłem wam, że... Co staje? Co staje? 4 kopyta, drogę pyta... A co byś chciał? Stworzenie czuje, że chcesz go orżnąć. Robi tak samo jak my. A o suchym pysku cały dzień? No co byś chciał? Dobra, już nie ci... Ale co byś chciał? Dobra, to dam mu już. Nowisa, twoja dola. Ciągnij do dna. No. No tak, tak, tak. No dobra. No, no tak, tak. Masz. Ale nie było półtora, gdzie było to? Patek przyniósł pół, to było ale nie. Ale chyba. Najpierw było. Skrzynkę, którą przyniosłem ja. No co? Powąchajcie. Co? Koń jest pijany, tak? Koń? To ona. Moje piwko wypiła jak ranno, pół piwka. W poniedziałek idzie na odwykówę, przyniosę jej, będzie miała spokój. Słuchajcie. Z władzy bym nie kłamał. Tak. Ten wasz koń, czy też ta wasza ona, nie dość, że pijana, to jeszcze brudna. To fakt. Jest trochę fleja. Nie zawsze się umyje po robocie. Tu pan władza ma absolutnie rację. Tak? No jak wy myślicie, co ja wam mogę powiedzieć, co? Że pana proponuje mandat w wysokości 100 zł. Wy mówicie 100 zł? Zgoda. Ja wam mówię drugie 100, czyli razem 200. To może pan weźmie choinkę, panie władzo. 230 sztuka, to jest pan 3 dychy do przodu. Ładny krzaczek. Pokaż się. No. Ale drogo. Łaska boska, że nas o te hojny nie spytał, no. Bo byśmy... Hej, wy tam, zaczekajcie! Czekajcie chwilę. Dajcie mi jeszcze jedną dla brata, co? Czekaj. Co znaczy dajcie? Darmo mamy dać? Przecież towar kosztuje, tak? No. Dobra, potrzymajcie, zaraz wracam. Chodź, Robuś.
Panie reżyserze, kochany, ja pana to widziałam we wszystkich filmach, i w polskich, i zagranicznych, i amerykańskich, ale żeby tego łobuza, to żeby mu nie dać ani grosza, albo lepiej, żeby mnie wszystko wysłać, bo on to do mojej siostry, do tej suki uciekł, a przecież to jest jego dziecko. W sądzie był, mówi, że w więzieniu siedział, a przecież dwa razy w więzieniu, jak byłam u niego, no to czyje to może być dziecko, jak nie jego? Tego łobuza robuj za świat, żeby nie była nasza krzywda. No powiedz, powiedz, kto to jest, tatuś? No. Tatuś? Tata. Szukamy pana Palucha. Słucham. Pan się nazywa Paluch? Tak, bo co? A może pana brata, panie Paluch? Panowie, pozwolą, że się przedstawię. Zdzisław Dyrman. Zasadniczo. Pan Hochwander, Chrostowicz. Proszę siadać. Szukamy pana Palucha. Stanisława. Stanisława Palucha. Zosiu! Jest tak? Stasiek, milicja do ciebie. Panowie pozwolą, moja żona. Zofia. Tu za te choinki, Dola. Żyjecie to na planie filmowym niczym w jednej wielkiej rodzinie. Prawda czasu, prawda ekranu, prawda... Wasz film mówi tę bolesną prawdę o sanacyjnej rzeczywistości, prawda? Ujadanie myśliwskiej sfory i strzelające korki szampanów nie są w stanie zgłuszyć nadciągającej burzy. Tak jest. Nie są w stanie. Staramy się oddać tę atmosferę. Mamy pełne zaufanie do reżysera. Wszyscy do wszystkich. Nie chcę być kontrowersyjna. Oto młody wykonawca, amator. Amator. Panie Staszku! Panie Staszku, prosimy bardzo. Panie Staszku. Pierwszy raz w filmie. Tak. Może być wzorem dla nas wszystkich. Dziękując jemu, dziękuję symbolicznie całej ekipie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo. 4 dni za nim jeździłem, bez snu, bez jedzenia. Trafiony w 10. I to właśnie wzajemne zaufanie to jest podstawa naszej współpracy tu. Uwaga, próba generalna. Proszę bardzo, ruszamy. Uważaj. Jesteście smutni, polowanie nie wyszło. Zające przed wami pouciekały. O, przepraszam. A teraz dziedziczka, uważaj, uważaj. Bierz dziedziczkę, płaczesz, płaczesz, płaczesz. I do niego, na niego, na niego. Jemu w mankiet. Tak, tak, proszę bardzo. Konie teraz. Uważaj, bierz konie. Tak, konie łby pospuszczać. Czy konie mnie słyszą? Podchodzimy do ogniska wszyscy. Uważaj, panoramuj. Na kocioł masz i najeżdżaj. Kucharz. Szerokim gestem, więcej, więcej pary, idioto! I wyciągasz parówki, parówki wyciągasz. Parówki! Zniknięcie tych parówek spowodowało niemały zamęt. To fakt. Był to jednak zamęt, grubymi nićmi szyty, i wiemy lepiej, jakiej propagandy kryje się za tymi nićmi. Dlatego też te zniknięte parówki zewrą jeszcze bardziej nasze szeregi. To niesamowite. Węgiel? A skąd pan bierze węgiel? Zasadniczo z węgorzewskiej. To imponujące. A nie boi się pan tak węgiel wozić? Strach jest, no ale zasadniczo się zaprzestaramy, żeby mieć kwit. Pan ma ładne włosy. Możliwe. Ich nie widzę. Dla szerokich, oddolnych inicjatyw. To wszystko każe nam powiedzieć mocno i stanowczo. Parówkowym skrytożercom mówimy nie.
Brygada młodzieżowa zobowiązuje się zaciągnąć wartę młodzieżową przy nowo zakupionych parówkach dla uczczenia rocznicy powstania naszego przedsiębiorstwa. 31. rocznicy. Tak jest! 31. okrągłej rocznicy. Musztardzie było wspomnieć. Mam musztardę. Pokaż. O cholera, ale lala. Artystka z tego filmu? Laleczka. Takie są najgorsze France. Oddaj to, no, oddaj to, bo cię strzeli jak rany. Co? O babę będziecie się tłukli, co? Jak dzieci, tak no. O tym imieniu to ci jeszcze powiem, że takie dziecko, tradycja, to się ostatnio w Gdańsku narodziło. Masz, czytaj. Po ceremonii w Pałacu Ślubów państwo młodzi udali się do Rady Zakładowej, gdzie dostali wiązanki ślubnych kwiatów. Wszyscy wzruszeni faktem, że są świadkami narodzin nowej świeckiej tradycji. Rzeczywiście. To w związkach zawodowych im się urodziła? Pisze, nie? No? Kto to był? No Stach, no ten twój sobowtór. Ta obrośnięta małpa z czarnym ryjem, to ma być ja? Ale... Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić. Stasiu, no chodź. Och, przepraszam, taka jestem. Dziękuję, takie śliczne. Wiesz, to moje ulubione kwiaty. Tu masz jeszcze. O, co, dziękuję. No czuj się jak u siebie w domu. Musisz jeszcze poczekać chwileczkę. Jestem tak niezupełnie gotowa, że już tak wcześnie przyszedłeś. Stach? Co? Tam na stole leżą moje zdjęcia, możesz je sobie obejrzeć. Staszek, Staszek, strasznie cię przepraszam, ale czy mógłbyś mnie przepchnąć w wannę? Ależ ty jesteś silny. Kapciu, coś ty zrobił? No, szczęśliwie to był tylko szampon, a przy okazji umyłeś sobie głowę. No, idziemy do teatru. Do teatru? Po co? No Stasiu, przecież ja pracuję w teatrze. Teraz jest wojna. Kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam na szankę słoninę, rąbankę, to w jutru się też napije. Spod serca kap kap, słonina i schab, salceson i dwa balerony. Widzisz, synku?
Tak wygląda Balero. Aha. Ale nie tylko satyrą i piosenką, nie tylko żartem walczyła ludność z okupantem, a gdy zabrakło amunicji... znów najlepszą pociechą były słowa piosenki, koleżeńskiej, żołnierskiej, prostej. Posłuchajmy. Hej, młody gwardzisto, smutek zwalcz i strach. Przecież na tym piachu za 30 lat przemieknie z pewnością jasna, długa, prosta, szeroka jak morze trasa łazienkowska. I z brzegiem zetnie drugi brzeg, tak powiem, mój ojciec lew. Niech się pan z łaski swojej odchyli troszkę, bo ja nic nie widzę. To niech pan idzie do lekarza od oczu. Proszę pana, co pan się tak na mnie kładzie? Przepraszam. Pani Zosiu, pani pozwoli. Co? O, pani zobaczy. A, ja wiem, co to jest. Ja przed tym 20 lat w innym teatrze też pracowałam. To tam jeden taki krytyk napisał, że na przedstawieniu, jak był, to wyrwał sobie wszystkie włosy z głowy. To pani myśli, że to też on? Nie, jakiś inny. Tamten sobie już wyrwał. Stasie, ty się na Amerykana zrobił. Kodżak? W tym filmie tak się ciebie stało? Nie, patrz. W mordę kopane. W życiu bym do teatru nie poszedł. 10-0 dla gwardii. A oto streszczenie poprzednich odcinków. Porucznik M.O. Lech Ryś sprawuje społecznie dyskretną opiekę nad gromadką urwisów, sprowadzając ich na dobrą drogę. Dzięki trafnym poradom zyskuje u urwisów przydomek wujek dobra rada. Oto nowy orzech dla porucznika. Tomek używa brzydkich wyrazów. Kolejny odcinek nosi tytuł Motyla noga Tomka Mazura. Ale nasypało, motyla noga. Że od kwadransa nie ma autobusu. Kurczę, pióro. Nie do wiary! Jak można się tak brzydko wyrażać? A co mam mówić? Jak mi nogi zmarzły. Motyla noga. No cóż, widzicie, klimat był zawsze raczej przeciwko nam. No ale to jeszcze nie powód, żeby mówić brzydkie wyrazy, prawda? Właśnie. My to też mu tłumaczymy. Dam wam dobrą radę. Kiedy następnym razem znów wyłączą wam ciepłą wodę, przestaną grzać kaloryfery albo stanie komunikacja i wasz kolega znów zacznie mówić brzydkie wyrazy, wiecie, co zróbcie wtedy? Co? Udawajcie, że nie słyszycie, co do was mówi. Że nic nie słyszycie. Hurra! To jest wspaniała rada. Pycho! Wyobrażam sobie jego minę. Świetna rada, wujku. Bardzo dobra rada. Znajdź dla mnie radę, wuju. Przecież to dziecinnie proste. Pieniądze z Banku Londyńskiego może podjąć tylko Ryszard Ochucki lub Irena Ochucka. Dogadaj się szybko z jakąś Ireną, ożeń się z nią i masz Irenę Ochucką. Irena Ochucka. Misiaczku! A Irusia będzie teraz całować oczka misia Rysia. Prawe oczko misia Rysia. I lewe o. O. Ja pójdę. Chyba mam prawo.
kapitalne. To trikowe, czy naprawdę się tak ostrzygłeś? No kapitalne, misiaczku, naprawdę. Łysinko, musisz się jeszcze raz tak ostrzyc. O, już wiem. Wiem, do ślubu się tak ostrzyżesz. O, tak. Do jakiego ślubu? No przecież przed godziną mi proponowałeś. Co ty? Na żartach się nie znasz? To był żart. No co? Zachowałaś się w ogóle jak idiotka. Nie mogłaś mu zostawić trochę włosów? No nie mogłam, no jak? Jeśli jestem idiotka, to... No to ty jesteś mądry. Co, debil? Jak ty sobie z nim w ogóle dajesz radę? Jakoś daję. A dlaczego mam niby nie dać? Nie, wiem. Tak pytam. Och, ty miśku, ty złośniku, ty głuptasku. Co ty sobie wyobrażasz, że ja z nim? Uch, ty świnko, ty. No to jak ty w ogóle z nim? Powiedziałam mu, że tak. Że owszem, wszystko. Ale dopiero w Londynie. Ty kłamczucho. Nie skłamałam mu. Przecież on nie pojedzie ze mną do Londynu. A kto pojedzie ze mną do Londynu? Kto? To co wy w ogóle robicie? Gadamy. O właśnie, powiedz mi, co to jest właściwie tradycja? On ciągle o to pyta, mówi, że to jakaś dziewczynka. Debil. Tradycja to jest coś ekstra. Ekstradycja. To jest przy porwaniu samolotu. Jak bandyta porywa samolot, to możemy go żądać z powrotem właśnie na zasadzie tej tradycji. To stara tradycja, jeszcze od początku lotnictwa. Ekstradycja. To jest tak, że jeżeli by nam ktoś na przykład, rozumiesz, porwał naszą furę i by go złapały, to nam muszą oddać samolot. Rozumiesz? To jest właśnie tradycja, że nam muszą oddać. Samolot? No. Jakiego wała nam samolot? A furę? Furę też. Moje uszanowanie panu prezesowi. Bardzo proszę, będzie pan łaskaw. Dziękuję. Jak to, a ja? Zamówiony. Dzisiaj, panie Pawle, ostrzyży mnie pan kompletnie na łysą pałę. Na zero? Wie pan, chodzi o grubszy zakład. Bardzo proszę, wiem. Tu nie wolno palić. Więc niech pan sobie obejrzy dokładnie, bo to i telewizja będzie kręcić kronika, więc wie pan, technicznie, czy pan da radę podczepić do tego helikoptera, bo ja tu jestem głównym konsultantem do spraw artystycznych, wie pan, żeby to wszystko razem miało jakiś wyraz. Podczepić to się da spokojnie. Trzy domki ostatnio ustawia milicjantom i to przy jakim wietrze. Tak mi dziękowali, że nie wiedzieli, w co mnie całować. No dobrze, to sprawę umowy dla pana zaraz omówimy z prezesem Komitetu Budowy. Pan idzie ze mną. Dobra, dobra, już schodzę. Więc tu pan podejmuje się, można powiedzieć, całej tej sprawy, bo pan ma helikopter. Znaczy, w każdej chwili może pan mieć. Mogę mieć. Z tym, że godzinę wcześniej muszę o tym wiedzieć. No i cena jest konkurencyjna, bo pan nam załatwia za 30 patyków, a oficjalne ceny zaczynają się od 55 za godzinę. Weź konkretnie proszę się komunikować. Do mnie, tak. Ja tu pana numer mam. Jak tego będzie potrzeba, zadzwonię do pana i już tam pan wtedy przyjdzie, czy się ze mną skontaktuje, jak tam panu będzie wygodnie. Więc moim zdaniem, po co mamy trzy razy przepłacać, jeśli mamy tu faceta, ja sobie też zarobię. Teraz tak, słomę załatwiłem spod koszalina, z PGR-u, a do środka można dać, to społecznie, także nic nas nie kosztuje. A co ważne, taśmę będę miał z nadwyżek, więc się nakręci filmik i też nic nas nie będzie kosztowało. Także jesteśmy do przodu na tym jakieś 180-200 tysięcy. Mów. To już wszystko. A, załatwiłem, że misia kupi Muzeum Ludowe w Olsztynku. I to będzie ekstra 150 tysięcy. No i co? Słuchaj, ty będziesz robił dziadowskie oszczędności na 100-200 tysięcy, żeby nas byle łajza z kontroli wzięła za tyłek. Więc wbij sobie w ten twój oszczędny, kierowniczy filmowy łeb. Pieniądze należy zdobywać legalnie, a nie lewymi kombinacjami. Ten twój szczurek z helikoptera może sobie fruwać za ćwierć ceny z twoją żoną, a my... Zapamiętaj sobie to. Wynajmiemy helikopter na 10 godzin za pełną stawkę godzinową od instytucji. 10 godzin słownie. Ale to jest kilkaset tysięcy. Zapłacimy.
Film zrobi na zlecenie instytucja i zapłacimy. Rachunki mam z Cepeli na 280 tysięcy. Zapłacimy i nie sprzedamy misia żadnemu muzeum, nawet narodowemu, za milion. To znaczy nie chcesz zarobić. Powiedz mi, po co jest ten miś? Właśnie, po co? Otóż to, nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny w oparciu o 6 instytucji, który sobie zgnije do jesieni na świeżym powietrzu. I co się wtedy zrobi? Protokół zniszczenia. Prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich, słomianych inwestycjach. Nie, 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 nie stać się. Ty musisz oszczędzać. Słuchaj, Rysiek, ty nie bądź taki demagog. Jak ty robisz kombinację, to jest wszystko dobrze. A jak ja coś zaproponuję, to mi robisz szkolenie. Ja kombinację? Powiedz mi jedną, dam ci wypić całą butelkę koniaku. Daj mi 50. No mów! A kto nakręcił aferę z fałszywym bratem? Przerwane zdjęcia, ogłoszenie. Kosztowało mnie to ponad 300 tysięcy. Ciebie? Pieniądz jest pieniądz! Kilkaset tysięcy. Za niepewne kilkaset dolarów. I to jak ciotka będzie miała gest. I to według ciebie jest w porządku. Janek, nie mieszajmy myślowo dwóch różnych systemów walutowych. Nie bądźmy pewek sami. Dostajemy za tego misia jako konsultanci 20% ogólnej sumy kosztów i już. Więc im on jest droższy, ten miś, tym... No... Koniaczek? Podwójny. Stać mnie. No! Masz może duży garnek? Bo mam prawdziwe parówki. W baraniej kiszce z cielęciny. W baraniej kiszce? To ty chyba, proszę ciebie, z desy masz. Nie, z filmu mam, powąchaj. Daj jakiś garnek. Czasem aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego klubu prezes Ochucki Ryszard, naszego klubu Tęcza. Ciągle pracuje, wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy, wtykają mu szpilki. To nie ludzie, to wilki. To mówiłem ja, Jarząbek Wacław, trener drugiej klasy. Niech żyje nam prezes 100 lat! To jeszcze ja, Jarząbek Wacław, bo w zeszłym tygodniu nie mówiłem, bo byłem chory. Mam zwolnienie. Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek. Zamknij za mną. Co ci się stało? Słuchaj, jak ty wyszedłeś, biegł tu jakiś facet i zaczął gadać do szafy wierszem. A potem zaśpiewał piosenkę na twoją cześć. Piosenkę? Gdybyś ty słyszał te bzdury. Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To Jarząbek. Dobry trener. To się nagrało? Nie tylko to. Warunki na zgrupowaniach miałyśmy bardzo dobre. Wszystko to zasługa naszego prezesa i nie jest prawdą, że zaduszkami dach przeciekał. Szczególnie, że prawie nie padało. Prezes bał nas jak ojciec najlepszy. Po co to? Chcesz zobaczyć z poprzednich lat? Aha, a oni nie wiedzą, że to się nagrywa? No, oczywiście, że wiedzą. Powiedziałem im o tym. Jeśli ktokolwiek chce przekazać jakąś krytyczną uwagę o mnie, o mojej pracy, jakąś skargę, a mnie akurat nie ma, może w każdej chwili wejść i nagrać, co mu leży na wątrobie. Ale oni mogą kadzić ci. Kłamać mogą. Upiększać. A po co by mieli?
Przecież i im, i mnie chodzi tylko o dobro naszego klubu. Szczerość w naszym klubie to norma. Proszę pana. Proszę bardzo, tamte drzwi. Witaj, Rysiu. Wiesz, jak cię lubię, chłopie. No patrz, tak mnie dopadła ta astma, że od świtu muszę pić te świństwa. Taki przyniosłem, o. To dla mego wnuka. Chłopak tak się garnie do sportu, niech ma na zachętę. Właśnie. O, już 5:30, musimy znowu zmienić ciśnienie. Wsiadaj, wsiadaj, pojedziesz ze mną. Naciśnij 30. Tam. Właśnie nie bardzo wiedziałem, co on uprawia, więc taki napis jest może nie taki bardzo... Nic nie uprawia. Chodzi właśnie o zachętę, a co napisałeś? Napisałem tam Markowi Złotnickiemu za zajęcie pierwszego miejsca. Rysiu, bardzo ci lubię, morda! Słuchaj, Rysiu, jak tyś brał ślub z Ircią, to mieliście nad głowami takie szable. Pamiętasz? Chciałbym mieć też takie szable i ja. No, ale to dopiero na przyszły wtorek bierzemy ślub. Oczywiście, rozumiem, na przyszły wtorek. No, a potem oczywiście jakaś podróż poślubna. A nie, to chyba przełożymy na zimę. Ja ci powiem, ja już wszędzie byłem. Nie chce mi się. Za to Irena lata jak szalona. Przywiozła sobie piękne futro z Leningradu. A teraz, co dzisiaj mamy? Wtorek. To w piątek leci do Londynu. Kupić sobie coś tam do sukni ślubnej, czy kostium. No wiesz, jak to kobiety. A co do tego ślubu, to... Właśnie chciałem, przypomniałem sobie, że do Ireny list przyszedł z zagranicy. I jeszcze na stary adres. I zdaje się właśnie, że z Londynu. Z Londynu? A gdzie go masz? W domu. Albo w klubie. A no to pojedziemy. Nie, no ale to po co zaraz? Chwileczkę, panie ministrze, to po co ja sam przyniosę? Po co pan minister ma się fatygować? Proszę poczekać na mnie, zaraz z nim będę, zaraz będę. Do ciebie. Przecież swój przyszedł, pan prezes. Za 2 dni powinienem mieć nowe serie ze zwierzętami myśliwskimi. A teraz mam pojedyncze, o te z bloku, te francuskie. Nie, no mnie chodzi o angielskie, przecież ci tłumaczę. Angielskie? Właściwie nie mam nic ciekawego. A tu mam z pierwszego dnia obiegu i te stare, o, z kopertami też. A, koperty ze znaczkami. I ostemplowane. Proszę pana, z tymi rurami to było tak. Zimą wyleciały okna, u nas 2, na 6. piętrze 2 i na 7. 2. Na 7. 1. O, bonjour! S'il vous plaît, entrez-vous. Et où est Piotr? Pardon, ich keine, ja po polsku gawarit. Przepraszam pana bardzo, ale myślałem, że to mój synowiec ze swoim przyjacielem Francuzem. Mają przyjechać z Żoliborza, żeby się wykąpać, bo tam wody nie mają. Dobrze. Więc proszę pana, ja bym prosił, żeby pan napisał to po angielsku, odręcznie, tu na tym papierze, dobrze? A dobrze, proszę bardzo. I to będzie taki tekst, proszę pana, więc tak. Ireno, najdroższa bogini, śni mi się co noc twoje piękne ciało. Piękne ciało. Windy nieczynne, dopiero od 8. Ale ja do tej windy. Ta winda jest na górze,
teraz pan ma relaks. Jaki z dołu do pana? Tak, tak, niech wyjdzie. Przepraszam, że to tak długo trwało. Dobrze, dobrze. Masz ten list. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Jasiu, świeź mojego przyjaciela windą. Po co masz jeszcze męczyć w dół? O, to prosty tekst. Zaraz panu przetłumaczę. Przepraszam pana najmocniej. Zaraz wracam. Myślałem, że już nie przyjdziecie, że wam wodę puścili. Kamam sama. A ty będziesz kto? Jeszcze nie wiem. O, ten. Właśnie wczoraj wróciłem z Genewy. Masz. Halo? Mówię sekretariatu towarzyszy... Tak. Tak. Halo? Tak. Tak. Paluch? Tak. Zanotowałem. Oczywiście. Wszystko. Pani Krysiu. I Aleksandra Kozeł. Tak. To bardzo dobrze. A jak tam w waszym życiu prywatnym? Rozumiem. I bardzo wam gratuluję. Natychmiast załatwić to w trybie pilnym i na poduszkach. Lądy i morza przemierzam. Kulę ziemską z otwartym czołem. Polski mam paszport na sercu. Skąd pytam? Skąd go wziąłem? A wziąłem go z dumy i trudu. Ze znoju codziennej pracy. Ze stali, z żelaza, z węgla. A węgiel to koks, to antracyt. 80 po nich. No co tak siedzicie? Ubierajcie się. No, to kiedy jedziemy i jak? Samolotem. Napijesz się czegoś? Czemu nie? Może whisky? To piją Anglicy. Może być, mogę spróbować. No wypij. Anglicy to piją bez przerwy. Daj drugą szklankę. Dzień dobry. Dzień dobry. Życzenia świąteczne od inkasenta. Dziękuję. Wesołych świąt. Śledzie się pojawiły na Grochowie na teres polskiej. Zobaczymy, ile tu się nabiło. Czyli, że... Zasadniczo pan się musi na tym rozeznać całkowicie, żeby wiedzieć ile i gdzie. Dotychczas tak było, ale teraz mamy komputer. Może pan pisać, co tylko pan chce. To nie ma żadnego znaczenia. Komputer? A? On się i tak zawsze pomyli przy dodawaniu, proszę pana. Nie było miesiąca, żeby się nie pomylił. Czyli, że teraz nie trzeba się tak znać na robocie. A teraz już nie. Teraz się dużo łatwiej jest, proszę pana. Komputer.
Przepraszam, muszę na chwilę do łazienki. Oczywiście. Proszę pana. Proszę pana. Proszę pana. Widzisz komputer? Angielska woda. To ja otworzę. Nie, dziękuję. My już mamy. Proszę pana. Proszę pana. Proszę pana. Jakiś facet z lustrem. Powiedziałem, że mamy lustro. Zajmij się panem, zaraz wrócę. Komputer. Niech ci ten węglarz wyniesie tego inkasenta. To raz. Nie. Poproś dozorcę. Uśpij go. Dozorcę? Węglarza. Proszę pana. Proszę pana, czy może pan przyjść do mnie wynieść inkasenta? Dobrze. Dobrze. Przepraszając za nieplanowaną awarię. Zapraszam wszystkich pasażerów na placek przy skwerze. Powtarzam. Wiejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne. Realizując hasło ludziom dobrej roboty, rozrywka i humor w związku z awarią komunikacji, zapraszam pasażerów na placek przy skwerze. Tramwaje stoją od godziny. Już mi kilku wlezło do piwnicy i nalało. A ten sobie poszedł inkasenta wynosić. Już ja ci pokażę, ja ci wyniosę. Proszę państwa, pozwólcie, że powitam z zebranych do pracy. Dzień dobry. I z tej właśnie korzystamy okazji, bo w końcu awaria też jest jakąś okazją, aby naszym pasażerom, ludziom dobrej roboty, bo są nimi przecież, zaprezentować do czasu usunięcia awarii artystyczny program. Bardzo przepraszam, gdzie pani dostała tę herbatę? A nie, to córka przysłała mi z Łomży. Aha. Dzień dobry, cześć czołem. Pytacie skąd się wziąłem? Jestem wesoły Robert. Mam na przedmieściu domek, a w domku wodę, światło, gaz. Nie bój, nie bój, wyłączą ci. Śpi, misiu, śpi, śpi jak bóbr. No to co, śpię pewnie się chce spać. Logiczne? No i co, misiu? Dobrze. Aha, daj mi teraz szybko twój paszport. No przecież muszę szybko kupić bilety na jutro, a ty tymczasem tutaj przypilnujesz. I ja zaraz wracam do ciebie. Dzień dobry. Pani kierowniczko, Podwawelska. Słucham pana. Mam tu zarezerwowany bilet lotniczy do Londynu na nazwisko Paluch. Stanisław Paluch. Samolot do Londynu 11.05. Bilet o 4 minut jest przeceniony. Jest 11.09. Ja dałem Podwawelską. Proszę bardzo, proszę! Nie zjem panu, proszę! Nie chce pan do Tokio, więc ja radzę, niech pan bierze do Melbourne. To bardzo rzadki bilet, jeszcze aktualny. Samolot odleciał 3 dni temu, nawet jeszcze nie wrócił. Melbourne? Tak. Proszę. Strasznie państwa przepraszam, ale przed chwileczką dostałem wiadomość ze szpitala. Żona urodziła syna, chłopak, więc chciałem żonie kwiaty, a maleństwu na przywitanie tego świata jakiś bilet na dobrą wróżbę. Pozwolą państwo? Proszę bardzo. Kochana, ten do Londynu, 11.05. Kwiaty dla pani. Dowód proszę. Proszę bardzo. Przepraszam pana. Dziękuję. Jestem lekarzem pediatrą. Ja przecież syn, tłumaczę panu. Ile waży syn? 12 kilo. 12? Mhm. Słuszną linię ma nasza władza. Z biletami wpuszczamy, proszę bardzo. Dziękuję. Ale ja mamę odprowadzę. Chwileczkę. Zajrzę do instrukcji. Matka. Matkę możecie pożegnać machaniem z tarasu widokowego.
Przepraszamy, taras widokowy nieczynny. Najbliższy czynny taras widokowy dla odprowadzających we Wrocławiu. A może ty byś poleciał, synku? Przecież to mama ma mieć operację, a nie ja. No ale tylko walizkę na bagaż. Nie bądźcie natrętni. Natrętny pasażer, o. A gdyby tu wasz synek z grupą stuosobową odlatywał i każdy z rodziców chciałby wejść, to jaki byłby tłok, sami widzicie i nie mówcie, że nie macie synka, bo w każdej chwili mieć możecie. Sprawdzić czy nie ksiądz? Przepraszam, ja mam bilet. Chanopan, chanopan. Co jest? Bilecik dla pana? Co? A, pytam, czy bilecik pan potrzebuje. Lufthansa, Boak, Swiss Air, Air France. Panie, przecież to nieważne. Ważne, że na wejście jest ważne. No to jak? To jest pani taka peronowka. Polski dać czy zagraniczny? I wejdę? No to daj pan polski. Cztery dychy. Ile? Cztery dychy, cztery dychy. Zagraniczny tańszy, trzy dychy. A na lotowski pan wejdzie wszędzie. Na krajowy też. Trzymać w okładce, nie jąć, nie niszczyć. Dwa lata będzie służyć. Najmocniej panią przepraszam, ale chciałem zapytać, o której odlatuje dzisiaj ten do Londynu, 11.05? A skąd ja mogę wiedzieć? No chyba o pierwszej. Dobrze, a w takim razie czy mogę... Chwileczkę, pani... chwileczkę. Pasażer Stanisław Paluch zgłosi się natychmiast do odprawy paszportowo-biletowej. Wzajemna przyjaźń i zaufanie podstawą prawidłowego funkcjonowania podstawowej komórki społecznej rodziny. Pasażer Stanisław Paluch, please world. Thank you. 30. plenum spółdzielni Zenum. Słucham? Nie, my po prostu tak nazywamy taki dzień, kiedy wszystkie samoloty odlatują o czasie i wtedy jest taki bałagan, że z niczym nie można zdążyć. Ej, spóźnialski. 30. plenum spółdzielni Zenum. Dobra. A ten list, co spreparowałeś i mu podsunąłeś? Władek się przejął. I mówi, w piątek nie polecisz. Mówię, dobra, w piątek nie. Lecę w czwartek. Oczywiście takiego jednego wysłał za mną. Siedzi tam. Gazetę czyta. Pracuje, znaczy. Ale że ci paszport dali. Eli? Hej, to ja. Dzwonię do ciebie, bo niestety nie mogę z tobą rozmawiać. Co? No jest u mnie parę osób. Nie, nie znasz, zagraniczni. If you would like some fine, please help yourself, Jerry. Nie, nie, tu do znajomego mówiłam. No i co teraz? Spuła. A co ci mogę zaproponować? Przyjmuję. Widzisz, szakalu? Przegrałeś. Z tobą przegrać, to jak wygrać. Złociutka, złociutka, niech mi pani powie. To ja powinnam wypełnić po angielsku. Może mi pani pomóc? Cukierki roznoszę. Ja pani pomogę. Bardzo proszę. Nazwisko, imię, zawód, adres. Alkoholu pani nie ma? Nie, nie, tylko woda kolońska. To wszystko. Dziękuję. Look here. Well, well, well. Her
and hidden in Wilson Ochotsky's luggage. Ta pani powiedziała, że wszystko dobrze jest wypełnione. Ta pani. Just let me think. Well, search all the luggage immediately. 201, Chamberlain speaking. Yes. May I have your attention, please? Person who happened to find a British visa page from the Polish passport is kindly requested to call at the immigration stand. In my opinion, this is an unhappy woman. Mentally ill. She says that her husband is Ochutsky. There's no such bloke. We check everybody. Look here. Of course, as soon as we receive confirmation of the British visa from the Home Office, you will be able to leave. Yes, but have you detained my husband? You, he destroyed my passport. My passport. You must arrest him! Certainly, yes. Yeah. Yes. But then again, a passport is just a little bit of paper. See here? Just a bit of paper. But unfortunately, you can't see your husband. He will be detained for taking away a certain amount of heroin. 80,000 pounds worth. O Boże, idiotka, co ja zrobiłam? Boże mój, no kochany pan, skąd się pan tu? Znalazł kraj, co za niespodzianka, i to na dłużej do świąt pan zostanie. Musi pan koniecznie tutaj u nas zostać. A niechżeż pan siada i opowiada nowiny, nowiny. Nowiny jak nowiny, panie Janie, kochany. Najważniejsze, że pana widzę w zdrowiu, dzięki panu Bogu Najwyższemu. I daj, panie Boże, tak dalej. A ja jak po ogień wpadłem, bo do mojej kasetki, bo chcę jeszcze, wie pan, z czekiem przed zamknięciem banku zdążyć. Ale przecież musi pan jeszcze coś zjeść. Nie, nie jestem głodny, później zjem. Tu nikt nic nie rusza. Tak wiem, bardzo dobrze. Ja zabieram ze sobą książeczkę i później wpadnę, panie Janie, pogadamy. Później, później, panie Janie, kochany, później. Aha, najważniejsza rzecz, bym zapomniał. Kamyk, o który pan prosił, z Jeleniej Góry przywiozłem. Z Jeleniej? Z Jasnej Góry, oczywiście. Pamiątka. Pan wie, kto pan wstąpał. Tu kładę. Panie Janie, kochany, wieczorem będzie czas pogadać sobie o starych Polakach, a na razie... No ale przecież... Wieczorem, wieczorem, wieczorem. I'm sorry, sir. We're not cashing checks. Nie bardzo rozumiem, co pan do mnie mówi, ale przecież mogę się panu wylegitymować. Proszę bardzo, niech pan sobie nie wyobraża, że ja... Że ten... Dowodem osobistym, proszę bardzo, już mam dowód osobisty. Panu służę. Proszę. Ryszard Ochucki, proszę. Jeśli pan. No. Jestem ja. No, ja podobny, ten sam podpis pan sprawdzi. No, proszę bardzo, no. Look, sir. Jest. No, daj pan, nie zjem panu, no. Moment. Pan da tego pana. Pani mówi po angielsku? Niech pani przetłumaczy tego bałwana, przecież ja nic nie rozumiem, co on do mnie mówi. Proszę bardzo. Mów. Yes. Yes, madam, I've been trying to explain. Certainly, madam. Like to speak Chinese. Tak? Oni mają strike. Strike? Tak. Oni mają za ciemno w pracy. I zrobili strike ostrzegawczy. On się skończy o drugiej godzinie. 8 minut cię zbawi, ty biurokrato. Strajku wam się zachciewa. Oj, przewraca wam się w głowach, przewraca. Dawno? Pół godziny temu.
pan jest pewien, że to był on? Pana Ryszarda bym nie poznał. It's 2 p.m. The strike's over. Sir, you can cash your check now. Ja chciałbym moje pieniądze, money, tu umieścić. Wasz bank. Tu konto na hasło. Verstehen? Dlaczego nie verstehen? My wszystko verstehen. Proszę bardzo, pan spocznie, pan usiądzie, pan poczeka, się załatwi. Halo? Panie Janie, mam gorącą prośbę. Wie pan, to nie jest rozmowa na telefon. Krótko, czy mógłby pan wysłać taką depeszę na moje nazwisko do kraju? Tak. Niestety nie mogę przyjechać. Nie mogę przyjechać, kochani chłopcy. Całuję was, ciotka. Rozumiem, ciotka. Tak jest. Co mam niby mieć? Bilety. Mam bilety. Oczywiście, że nie mam. 5 godzin stania i okienko mi zamknęli przed nosem. Szczęście, że mi zamknęli. Ładnie byś mnie władowała. Ty wiesz, co się stało? Co? 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 Nie gadaj tyle, tylko pomóż mi go wynieść. Wiesz, musimy go wynieść. Dlaczego? Ale co się stało? Nie gadaj tyle. Otwieraj samochód. O, otwieraj samochód. No już, no. Wiesz, że mnie w ogóle o mało nie wsadzili? Dlaczego? Co się stało? Co się stało? Milicja szuka tego twojego Stacha Palucha. Ale przecież paszport mu dali. Dali mu paszport, tak. Ale pamiętaj, po czyim telefonie mu dali paszport. Braćczyk do wojska? Odwal się, durniu. Dobranoc, książę. Dlaczego książę? Mój kolega z teatru ma takie powiedzonko. Nie wiem dlaczego. Dzisiaj w godzinach popołudniowych w Warszawie narodziła się nowa świecka tradycja. Dzień pieszego pasażera. Który to dzień z pewnością wejdzie na stałe do naszego kalendarza. Tańcem i zabawą czcili warszawiacy ten nowy, a jakże piękny podarunek tramwajarzy. Festyn z okazji Dnia Pieszego Pasażera zakończy się pokazem sztucznych ogni. Napij się. Bywają w końcu większe nieszczęścia. Chcesz, kupię ci futro. Prawdziwe? Prawdziwe. Do Warszawy przybyła zawodowa drużyna koszykówki, aby rozegrać kilka spotkań pokazowych. Obejrzeliśmy. Rzeczywiście pokaz jak pokaz, ale z koszykówką i sportem ma to już coraz mniej wspólnego. Trochę w tym cyrku, trochę zabawy, a najwięcej robienia z nas tak zwanego tata wariata. Niesamowici są ci murzyni.
No? Nie w tym znaczeniu, ale w ogóle. Patrz, jak on się rusza. Czy ty wiesz, jak ja byłem młody, to też byłem murzynem, grałem w kosza? Poważnie. Tak robiłem. Patrz. Tak robiłem. Potem mi przeszło. Misiu. Tak sobie czasem myślę, czy miłość to w ogóle w życiu jest możliwa. Czy to w ogóle jest takie coś? Miłość? No miłość. Czy to w ogóle jest możliwe? No, w telewizji to często pokazują miłość, jak jacyś tam się kochają, albo mówią. No, ja też tak myślę, w życiu to jest niemożliwe. O! Tam ktoś wisi! To taka zabawka, słomiana. Mówiły w telewizorze, że będzie taki fruwał. Zobacz. W jakim telewizorze? W twoim? Co ty za głupoty gadasz? A jak? Mówiły, to tradycja taka jest, nowa, że będzie fruwał. Jak to fruwał? On wisi na sznurku albo na drucie. Dzień dobry. Ta fura służy do przewożenia osób. Nad jeziorko. Na Gliniankę idziemy rybkę złowić na Wigilię. Dowód osobisty. Kartę woźnicy, proszę. Co wy mi tu dajecie? A, paszport. Najpóźniej w pierwszy dzień po świętach należy paszport zwrócić. W porządku? Można jechać. Ale dlaczego mam zwrócić? Wróciliście z zagranicy. Ja? Z jakiej zagranicy? No jak to z jakiej zagranicy? Byliście w Anglii. Nie udawajcie głupiego. Można jechać. Tak jest. Gdzieś ty był? Nie, toż ty w Anglii był? Czegoś nic nie mówił. On w ogóle nie gaduła jakiś. Chłop gadać nie musi. Długo byłeś? Jeden dzień. Krótko. Trudno wytrzymać człowieku tam. Taką... Rudą wodę piją na myszach. To tam jeszcze bardziej garują jak u nas? U, bez porównania, kochany. Taki malutki wypijesz, dwa dni nieprzytomny jesteś. O rany boskie. Lulejże mi, lulej, we wszechświecie całym. Tyś jest moim królem, mój syneczku. Mały, ciebie ja otulę, ciebie ja nakarmię, nim świąteczna nocka cały świat ogarnie. Nie płacz mi na przyszłe dni, gdy cię spotka krzywda bieda. Tradycja! Chodź no do tatusia, a budków nie zamocz! Ona nie może się tak nazywać. Tradycja. Dlaczego niby? Pytasz dlaczego? No bo tradycją nazwać niczego nie możesz. I nie możesz uchwałą specjalną zarządzić, a nie jej ustanowić. Kto inaczej sądzi, świeci jak zgasła świeczka na słonecznym dworze. Tradycja to dąb, który 1000 lat rósł w górę. Niech nikt kiełka małego z dębem nie przymierza. Tradycja naszych dziejów jest warownym murem. To jest właśnie kolęda, świąteczna wieczerza. To jest ludu śpiewanie, to jest ojców mowa. To jest nasza historia, której się nie zmieni. A to, co dookoła powstaje od nowa,
To jest nasza codzienność, w której my żyjemy. Uśni, że mi dziecię już oczkami swymi. Śni o całym świecie, śni ty o tej ziemi. By to była ziemia spokojna i dobra, ziemia sprawiedliwa, wszystkim ludziom szczodra. Lulila pięknie gra, fujareczka, fujareczka, tysiąc gwiazd.